Czy można słuchać czterema uszami? Czy jest ważne, aby poznać, jak inni ludzie komunikują się, jak słuchają, jak mówią? Czy zasada wejścia w czyjeś buty, zrozumienie, jak inny człowiek formułuje myśli, jak nas słyszy, czy ta zasada pomoże nam być lepszymi, zdrowszymi, szczęśliwymi ludźmi? Spotkanie z innym człowiekiem, z innymi ludźmi było zawsze powszechnym i podstawowym doświadczeniem naszego gatunku. Są to słowa Ryszarda Kapuścińskiego, polskiego historyka i dziennikarza. I mówił on, że ludzie mają kilka wyjść z sytuacji, kiedy niedobrze rozumieją się nawzajem. Mogą się odgrodzić murem, mogą wytoczyć wojnę, a mogą też nawiązać dialog. Chcielibyśmy tworzyć pokojowe społeczeństwo, wspólnie angażować się w wiele rzeczy na korzyść dobra wspólnego. Natomiast często się to nie udaje i to na linii nie tylko społeczności lokalnej, ale też domowej, każdej relacji. Możemy oprzeć dialog na jednym z modeli komunikacyjnych, jest to model kwadratu komunikacyjnego, ale czasami jest on popularnie nazywany cztery uszy von Thuna. Ten model zaproponował Schulz von Thun, niemiecki psycholog, i w tej koncepcji każda wypowiedź ma cztery płaszczyzny, których istotność nie jest identyczna dla wszystkich rozmówców. Co to oznacza dla nas? Że ta sama wypowiedź, to samo zdanie może mieć różne, często odmienne znaczenie dla naszego rozmówcy. Czterema kanałami komunikacji są zawartość rzeczowa wypowiedzi, czyli fakty, ujawnianie siebie, wzajemna relacja i płaszczyzna apelu. Płaszczyzna faktów to rzeczowa treść informacji. Dane, fakty, oświadczenia. Informacja zrozumiała, czytelna i precyzyjna. Mało słów. Ta płaszczyzna spełnia następujące kryteria. Prawda, możemy ocenić, czy to prawda, czy nie. Istotność, czy jest to rzecz ważna, czy mało ważna. Oraz kompletność, czy otrzymaliśmy wyczerpujące informacje, czy potrzebne jest nam uzupełnienie. Płaszczyzna ujawniania siebie. Co ja ujawniam na temat siebie? W każdym komunikacie jest zawarta informacja na temat nadawcy. Składa się ona z celowej i świadomej samoekspresji oraz z niezamierzonego ujawniania swoich poglądów, emocji, wartości, cech charakteru, które są działaniem nieświadomym. Płaszczyzna relacji oznacza, mogę zdobyć informacje, co myślę na temat rozmówcy i naszych relacji, w zależności od tego, w jaki sposób nadawca przekazuje informacje. Ważna jest forma wypowiedzi, język ciała, intonacja itd. Ta płaszczyzna może wyrażać szacunek, sympatię, brak zainteresowania, zadowolenie lub przeciwne uczucia albo coś zupełnie innego. U odbiorcy, w zależności od tego, jak zrozumie komunikat, na płaszczyźnie relacji mogą się pojawić najróżniejsze emocje. Smutek, poczucie bycia akceptowanym lub bycia traktowanym protekcjonalnie i jeszcze inne. Płaszczyzna apelu. Jest to płaszczyzna, która mówi nam, co chce, żeby rozmówca zrobił.
Komunikat na płaszczyźnie apelu mówi, że odbiorca zareaguje i podejmie jakieś działanie lub pozostawi coś niezrobione. Próba wpłynięcia na czyjeś zachowanie może być jawna, na przykład rada, ale często jest ukryta. Mamy tutaj do czynienia z różnymi rodzajami manipulacji. Po stronie odbiorcy, odbierając taki komunikat, pojawia się pytanie, co teraz powinienem zrobić, co powinienem myśleć, co powinienem czuć. Dla przykładu, matki są bardzo wyczulone na płaszczyznę apelu, wypowiedzi swoich dzieci. Łatwo sobie wyobrazić rozmowę, kiedy dziecko mówi: mamo, buty! No i mama odpowiada: już ci je założę, kochanie. Jak mamy rozumieć to, że mamy cztery uszy, czyli cztery sposoby filtrowania napływających do nas informacji? Pierwsze ucho to ucho faktów, które odpowiada na pytanie, co on, ona mówi, jakie są fakty, jakie są informacje. Oceniamy tutaj poziom mówienia, rozumienia wprost, klarowność, przydatność informacji. Drugie ucho to ucho ujawniania samego siebie, które odpowiada na pytania, kim jest nadawca, co mówi o sobie. Mamy tutaj poziom opinii, odczuć, ocen. Trzecie ucho to ucho apelu, czego on, ona potrzebuje. Co chce mi powiedzieć? Czego oczekuje? I ucho czwarte to ucho relacji, czyli drażliwe. Co on, ona czuje? Myśli. Ważne są fakty, ton, sposób wypowiedzi, mowa ciała i dobór słów. Najbardziej klasycznym jest przykład, kiedy osoba, która nie gotowała obiadu, a jest przy obiedzie, najczęściej jest to dziecko, mówi tak: w zupie pływa coś zielonego. I teraz jak inne osoby mogą odbierać ten komunikat? Osoba, która filtruje to przez ucho faktów, zrozumie nadawcę w ten sposób. Widzę w zupie coś zielonego. Osoba, która filtruje informacje przez płaszczyznę ujawniania siebie, zrozumie ten komunikat. Jestem zaniepokojony, nie wiem, co pływa w zupie. Osoba, której dominujące ucho to ucho relacji, zrozumie tak. O, nie wiem, co to jest, to zielone w zupie, boję się. I z ucha apelu usłyszy tak: powiedz mi, co jest w tej zupie, zabierz mi to z zupy. Są to naprawdę różne interpretacje. W zależności od tego, jak zostanie zinterpretowana taki komunikat, że w zupie widzę coś zielonego, zależy teraz, czy nawiąże się dialog, czy nie będzie tak. Czyli na przykład może być wojna i wtedy odpowiedź będzie taka: zawsze mnie krytykujesz, mam cię dosyć, jesteś, no i dalej. Jeżeli ktoś nie chce słyszeć tego komunikatu, chce się odgrodzić murem, to powie tak: jeżeli ci nie smakuje, to sam albo sama sobie ugotuj. Osoba, która nastawiona jest na dialog, może powiedzieć następujące słowa: to zielona pietruszka, dobrze pasuje do tej zupy. Spróbuj, jeżeli nie będzie ci smakowała, to ją wyjmij, a jeżeli będzie trzeba, to pomogę ci w tym. Drugi przykład nieporozumień już bardziej dotyczy sfery dorosłej. Sytuacja jest następująca.
żona i mąż leżą w łóżku. Ona gładzi go po ramieniu, a mąż mówi tak: kochanie, boli mnie głowa. No i co słyszy żona? Jeżeli filtruje przez ucho faktów, słyszy: o, boli go głowa. Jeżeli słyszy przez płaszczyznę ujawniania siebie, no to może usłyszeć tak: w tej chwili on nie czuje się najlepiej, boli go głowa, nie jest w dobrej kondycji. Jeżeli ma ucho relacji, to może pomyśleć tak: o matko, nasze małżeństwo się rozpadło. A może też pomyśleć: o, jakie to straszne, on się mnie brzydzi, ale nie chce tego przyznać wprost. Ale jeżeli żona filtruje informacje przez ucho apelu, to może usłyszeć następujący komunikat: zostaw mnie w spokoju. A może też usłyszeć: boli mnie głowa, proszę, pociesz mnie. Ale jak może zareagować teraz na te dwie sytuacje? Co będzie dalej z tą informacją? Skoro usłyszała: zostaw mnie w spokoju, to może pomyśleć sobie: o matko, on nie chce już seksu ze mną. A jeżeli na tej płaszczyźnie apelu usłyszy: proszę, pociesz mnie, to myśli sobie tak: dobrze, no to przytulimy się, ale najpierw jeszcze przyniosę tabletki przeciwbólowe. Jak można zareagować w przypadku, kiedy mąż mówi, czy żona: kochanie, boli mnie głowa? Jeżeli wybieramy spośród zaproponowanych przez Kapuścińskiego którąś z dróg, boli cię głowa, to może się ze mną rozwieć, przestanie cię boleć głowa. W przypadku odgradzania się murem, ktoś może odpowiedzieć w następujący sposób: jak będziesz chciał coś ode mnie, to może nie będzie cię bolała głowa, co? A jeżeli jesteśmy nastawieni na dialog, to mogą paść następujące słowa: ojej, co się stało? Mogę ci jakoś pomóc? Chcesz porozmawiać, pomilczeć? Dzięki zdrowemu dialogowi możemy poprawić zrozumienie innych ludzi, poprawić jakość podejmowanych przez siebie decyzji, ale też wpłynąć na podejmowanie decyzji przez inne osoby, zwiększyć poziom współpracy, a także empatię, zaufanie, zwiększyć szacunek, który okazujemy innym, ale też szacunek dla siebie. Budujemy inteligencję emocjonalną, własną wrażliwość, wzmacniamy zdrowie psychiczne, wiarę w siebie, zadowolenie i poziom wdzięczności. Jest to wszystko niebywale ważne, ponieważ dialog prowadzi do zgody, a zgoda buduje, a niezgoda rujnuje.